Witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj pomówiłem sobie o pielęgnacji, tak jak Wam obiecałam. Dzisiaj po prostu omówię dla Was markę kosmetyczną, którą na pewno świetnie znacie, jeżeli chodzi o mój kanał, dlatego że mówię o niej bardzo często i jest to marka Pur Cosmetics. Marka Pur, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o makijaż, podkreśla to, że jest to marka czysta składowo, jest to marka na przykład, która ma kosmetyki, które są wegańskie, cruelty free, często są bezglutenowe i często właśnie mają kompleks pielęgnacyjny. No i tutaj nowością w Polsce, jeżeli chodzi o markę Pur, jest jej pielęgnacja. Dzisiaj właśnie chciałam omówić dla Was pielęgnację. Większość z tych produktów będzie nadawała się i do skóry tłustej, i równocześnie do skóry mieszanej, i równocześnie do skóry na przykład suchej, dojrzałej, ale też do skór wrażliwych. I zobaczycie, że jeżeli chodzi o pielęgnację, to niektóre składniki będą się powtarzały, będą to takie kompleksy, o których mówiłam Wam właśnie w makijażu i będą one pojawiały się również w pielęgnacji skóry. Także myślę, że zaczniemy sobie od oczyszczania, no bo to jest coś, bez czego pielęgnacja nie powinna w ogóle się odbywać. Tak jak Wam mówiłam, jest to najważniejszy etap pielęgnacyjny, jeżeli chodzi o skórę. I bez tego etapu każdy kolejny etap, nawet jeżeli macie najdroższe serum, nawet jeżeli macie najdroższy krem, po prostu to nie zadziała. Pielęgnacja zaczyna się od doskonałego oczyszczania skóry. Musimy tą skórę oczyszczać i rano, i wieczorem. Rano usuwamy po prostu sebum, usuwamy zanieczyszczenia ze skóry, kurz. I myślę, że bardzo ważne jest to, żeby skórę rano odświeżyć, zmyć ją. Oczywiście każdy z nas może mieć różne przyzwyczajenia, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry. Marka Pur proponuje tutaj oczyszczanie z wodą. Jest tutaj kilka produktów i dzisiaj będę mówiła szczególnie o tych dwóch żelach, jeżeli chodzi o mycie skóry. Wszystkie produkty, o których dzisiaj będę mówić, miałam ze sobą na wakacjach, więc używałam ich tak bardzo intensywnie przez cały miesiąc, ale ogólnie mam je dużo dłużej, mam je około 3 miesięcy, także myślę, że na temat tej pielęgnacji mogę się już wypowiedzieć. I jak sobie spojrzycie na te dwa produkty, które trzymam w ręku, to wyraźnie możecie zobaczyć, który polubiłam bardziej, który używałam częściej. Oczywiście jest to ta żółta seria, dlatego że żółta seria jest bardziej do skóry suchej, jest bardziej nawilżająca, natomiast oczywiście niebieska będzie kojarzyła się nam ze skórą mieszaną lub też tłustą. Może najpierw omówię ten żel, który nazywa się Cinnomore. Jest to Blemish and Pore Clearing Cleanser. Także możecie się domyślić, że będzie to taki cleanser, który będzie odpowiedni dla skóry po prostu mieszanej, tłustej lub też ze skłonnością do wyprysków. Co jest bardzo fajne w ogóle we wszystkich produktach, o których dzisiaj powiem, jest to, że one są też niesamowicie wydajne i te cleansery, powiem Wam, że naprawdę tutaj wystarczy pół pompki, żeby doskonale oczyścić skórę. I ten cleanser, wbrew pozorom, to nie jest cleanser, który mogłabym polecić tylko skórze tłustej i mieszanej. Zaraz powiem Wam troszeczkę o składzie, ale jest to też cleanser, który doskonale nadawał się dla mnie. Mam skórę mieszaną akurat, ale raczej jest ona już po tej suchej stronie. Mam tylko tłustą strefę T. Natomiast bardzo go lubiłam używać rano, dlatego że jest to cleanser, który zawiera też olejek miętowy i on bardzo przyjemnie chłodzi skórę. Szczególnie latem, kiedy jest gorąco, kiedy rzeczywiście skóra produkuje, wiecie, dużo sebum i macie taką powłoczkę tłustości, wiecie, kurz, zanieczyszczeń na skórze, to ten żel bardzo mi się właśnie podobał do porannego oczyszczania. Te żele też oba pięknie się pienią i naprawdę są niesamowicie wydajne. Oczywiście zrobiłam tak jak zwykle sobie tabelkę ze wszystkimi składami i notatkami, które zrobiłam przy właśnie stosowaniu tej linii, żeby jak najlepiej Wam o niej opowiedzieć. I tutaj ten żel akurat jest bez sulfatów, czyli nie będzie podrażniał skóry wrażliwej. Jest to żel również, który jest rewitalizujący, minimalizuje wypryski i niedoskonałości i wygląd porów. I jest on oczywiście bezglutenowy, jest to kosmetyk cruelty free, jest to kosmetyk wegański i jest to kosmetyk bez parabenów. Ale co zawiera? Dlaczego tak bardzo on mi się podoba? Przede wszystkim dlatego, że tu w składzie macie kwasy. I są tu bardzo oczywiście niskie stężenia kwasów, których nie wyczujecie jakby na skórze. To nie jest tak, że zaczniecie myć skórę, to będziecie miały takie poczucie, że żel zaczyna Was, nie wiem, szczypać, że są tu jakieś kwasy, że są jakieś, wiecie, podrażniające substancje. To są super niskie stężenia, dopasowane po prostu do tego akurat produktu. I tak jak Wam mówiłam kiedyś, pamiętam, że jeżeli chodzi o markę Pur, to ona również korzysta z tych samych laboratoriów, z których korzysta marka Cosmetics. Tak jak wiecie, marka Cosmetics jest to moja marka numer jeden, jeżeli chodzi o pielęgnację mojej skóry. Naprawdę ją uwielbiam za czyste składy i bardzo dobre stężenia dopasowane właśnie do różnych typów skóry. I marka Cosmetics też skupia się na tym, żeby skóra była regularnie złuszczana.
i żeby skóra nie była podrażniona. I tutaj muszę powiedzieć, że jest taki pomost pomiędzy tymi dwoma markami, że te cechy również znajdziecie w pielęgnacji PUR. Tak jak mówię, są to te same laboratoria i często też składniki powtarzają się, jeżeli chodzi o konkretne produkty pielęgnacyjne. To jest taki, wiecie, przypomniałam Wam, że będę też o tym mówić. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli chodzi akurat o produkty do mycia twarzy, to pamiętacie, że w marce Cosmetics jest kilka cleanserów, są one naprawdę rewelacyjne. I tutaj akurat są bardzo podobne składniki. Tu na przykład w tym niebieskim żelu do mycia twarzy będziemy miały kwas L-mlekowy, który będzie delikatnie bardzo złuszczał naskórek, ale kwas L-mlekowy też ma działanie nawilżające. Mamy kwas salicylowy, który będzie szczególnie dobry dla skór mieszanych, tłustych i ze skłonnością do blokowania się na przykład porów. Jeżeli macie taką tendencję, to właśnie ten żel będzie dla Was dobry. Ekstrakt z trzciny cukrowej. Tu akurat on często jest dodawany do kosmetyków po prostu oczyszczających. Niacinamid i jest Energy Complex. Tutaj dzisiaj o Energy Complex też będę mówiła dosyć często, bo tak jak mówiłam, ten Energy Complex będzie pojawiał się w różnych kosmetykach, jeżeli chodzi po prostu o pielęgnację. Tutaj będzie w nim zielona herbata, żeńszeń i witaminy z grupy B. Na pewno to pamiętacie, jak omawiałam inne kosmetyki PUR, jeżeli chodzi na przykład o makijaż. A na samym końcu mamy olejek z mięty pieprzowej, który chłodzi i uspokaja wbrew pozorom skórę. Nie podrażnia, tylko ją uspokaja. Także ten żel bardzo mi się spodobał. Jest to jeden, muszę powiedzieć, z moich ulubieńców. W ogóle bardzo polubiłam całe oczyszczanie, jeżeli chodzi o PUR. Jestem do niego dość mocno przywiązana i naprawdę bardzo je lubię. I też myślę, że są to ekonomiczne pojemności, ekonomiczne ceny. Co jeszcze warto powiedzieć, to jest to, że tutaj macie też blokady w tych kosmetykach, więc one się Wam jakby nie wyleją w kosmetyczce, więc można zabierać spokojnie je na wakacje. No a drugą opcją dla tych osób, które mają skórę suchą, dojrzałą, wrażliwą, nie wiem, nie chcecie mieć na przykład tych składników, które szlikom wymieniłam, wolicie mieć coś bardzo delikatnego, to polecałabym właśnie Forever Clean Gentle Cleanser. I tutaj w tym żelu mamy taki jeden składnik, który pojawiał się również w filtrach przeciwsłonecznych, o których ostatnio Wam mówiłam. Chodzi mi o filtry kropelkowe i wydaje mi się, że to był jeden z głównych składników w filtrze Rodial. I tutaj mamy ekstrakt właśnie z Budelei Davidi, czy też Budelei Davida. Hamuje ona stres antyoksydacyjny związany z ekspozycją na promieniowanie UV i niebieskie światło widzialne oraz ogranicza stany zapalne. Także to jest główny składnik tego żelu akurat do mycia twarzy. Mamy również aloes, mamy olejek lawendowy, mamy olejki z cytrusów, olejek z kwiatów plumerii, który ma działanie gojące, przeciwzapalne, takie bardzo łagodzące i ekstrakt z kwiatów jaśminu. To znowu jest to składnik, który będzie redukował świąt, podrażnienia, będzie działał po prostu bardzo łagodząco. Także ja ten żel polubiłam i używam go z reguły wieczorem w drugim etapie, jeżeli chodzi o taki mój demakijaż wieczorny. Jeżeli na przykład zmywam makijaż, jeżeli zmywam dużo ze skóry, to bardzo lubię też używać tego żelu, ale również dobrze sprawował mi się ten. Po prostu ten jest głęboko jakby oczyszczający. Więc jeżeli akurat miałam dużo makijażu, miałam dużo pudru, miałam dużo kosmetyków po prostu na skórze, chciałam zmyć bardzo dokładnie filtry, to też bardzo lubiłam używać tego niebieskiego żelu. I później jeszcze powiem Wam, czego używałam dodatkowo, żeby rzeczywiście pozbyć się zanieczyszczeń, żeby pozbyć się filtrów, bo tutaj też marka ma genialne maseczki, ale o tym będę mówiła chyba na samym końcu tego filmu, że przejdziemy sobie wszystkie kosmetyki po kolei. Kolejnym kosmetykiem, jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry, możecie się domyślać, że musi być jakaś forma olejkowa. Ten kosmetyk nazywa się Melt Away Gel. To po prostu jest taki olejkowy oczyszczacz do skóry, bardzo łagodny, bardzo delikatny. Po prostu nakładacie go na makijaż, nie moczycie skóry, tylko nakładacie go bezpośrednio na Waszą twarz z makijażem wieczorem. I tutaj marka radzi, żeby on się aktywował, trzeba poczekać 10-15 sekund. Rozmasowujecie go bardzo dobrze na skórze, a potem łączycie go z wodą. I to jest olejek, który emulguje z wodą, więc tworzy się taka mleczna jakby pianka i doskonale zmywa nawet najbardziej głęboko osadzony makijaż, właśnie filtry. Jeżeli macie makijaż wodoodporny, to również ten Melt Away Wam to zmyje. A w drugim etapie właśnie używacie sobie żeli. To przypominam do wszystkich osób, które być może nie stosują tego oczyszczania
topowego, bardzo gorąco je polecam przez cały rok, nie tylko jak jest bardzo gorąco, ale z reguły używamy filtrów, mam nadzieję, przez cały rok, więc tego typu żele właśnie olejkowe są najlepsze, żeby je ze skóry usunąć i to jest potwierdzone naukowo, badania potwierdziły to, że tego typu kosmetyki po prostu doskonale radzą sobie z filtrami. Jeżeli chodzi o ten kosmetyk, to tutaj mamy kombinację naturalnych olejków ze słodkich migdałów, pestek czereśni, skórki cytryny, pestek słonecznika, siemienia lnianego, oliwy z oliwek. No i one doskonale oczyszczają skórę, usuwają makijaż, sebum i zanieczyszczenia. I znowu mamy Energy Complex, to będzie się często pojawiało. I oprócz tego jeszcze mamy składniki, które pomagają skórę chronić znowu przed światłem niebieskim. Także to jest taki po prostu zestaw, który możecie stosować, jeżeli macie skórę suchą, albo taki, jeżeli macie skórę mocno mieszaną. No i też wspominałam, że takim kosmetykiem właśnie doczyszczającym skórę, takim, który możecie używać jako maskę, ale również jako produkt do oczyszczania skóry, jest coś, co niesamowicie mi się spodobało. W ogóle od razu się w tym kosmetyku zakochałam przez jego formę, przez to, że po prostu był idealny w mojej kosmetyczce właśnie wyjazdowej, ale też jest niesamowicie skuteczny. No i tutaj mamy glinki, więc naprawdę doskonale on tą skórę oczyszcza. A dodatkowo wykonuje taki peeling, bo tutaj mamy też ziemię okrzemkową, która bardzo delikatnie skórę złuszcza. I powiem Wam, że mimo tego, że ja peelingów mechanicznych w ogóle nie lubię, nie stosuję, raczej staram się zawsze, żeby w mojej pielęgnacji były kwasy właśnie albo glinki, jeżeli chodzi o oczyszczanie porów, to tutaj ta ziemia okrzemkowa jest bardzo delikatna, jest po prostu ten peeling taki przyjazny dla skóry i ja używałam go z reguły na środkowe partie twarzy, tam gdzie mam najwięcej zanieczyszczeń i gdzie mam tendencję, szczególnie na brodzie, ale też na skrzydełkach nosa, do tworzenia się zaskórników i głównie są to zaskórniki zamknięte, czyli takie te białe zaskórniki, jeżeli dobrze nie oczyszczę skóry, to zwyczajnie mogę mieć wysyp takich małych, białych krostek, czego oczywiście nikt nie lubi. Czasami też tworzą mi się na bocznych partiach policzków, więc ja po prostu takie produkty lubię używać sobie dodatkowo. Oczywiście przy moim typie skóry nie robię tego codziennie, robię to kilka razy w tygodniu, natomiast jeżeli macie skórę z tendencją do zanieczyszczeń, do wyprysków, do właśnie wyrzucania jakichś krosteczek, to radziłabym Wam nawet używać tego produktu codziennie. Poprawa stylizacji. Tutaj marka akurat radzi, żeby używać go w taki sposób, że na lekko wilgotną już skórę, czyli już po całym oczyszczaniu skóry, wmasowujecie go aż do spienienia i delikatnie masujecie przez, ja wiem, kilka sekund, myślę, że wystarczy kilkanaście sekund. Myślę, że szczególnie ten kosmetyk spodoba się skórze ze skłonnością do trądziku albo na przykład właśnie wyprysków. Tutaj, co mamy w składzie, jeszcze przypomnę, jest to marokańska glinka, która doskonale usuwa zanieczyszczenia, usuwa sebum, lekko zwęża pory, ale też dostarcza mikro i makroelementów. Węgiel drzewny, który będzie pojawiał się też w jednej linii, która jest taką linią właśnie do skóry tłustej i mieszanej, taką linią oczyszczającą. Ziemia okrzemkowa, tak jak mówiłam, która jest bardzo delikatnym eksfoliantem i ekstrakt z nasion jojoby, dzięki czemu ten sztyft w ogóle skóry nie wysusza. Także naprawdę bardzo przyjemny kosmetyk. Jeden z moich wielkich ulubieńców, jeżeli chodzi o całą tą serię. Ja naprawdę lubię takie innowacje i tutaj myślę, że jest on też niesamowicie wydajny, bo dosłownie bierzecie go odrobinę, a efekt jest fantastyczny. Rzeczywiście widać po używaniu tego sztyftu, że pory są bardzo dokładnie oczyszczone. One się po prostu robią jaśniejsze. Ja też mam niestety wągry, więc jeżeli ktoś ma wągry, to wiecie, że są takie czarne kropki po prostu, które są bardzo głęboko umieszczone w skórze i tutaj absolutnie nie należy ich wyciskać. To jest największy błąd, jaki możecie zrobić, bo wtedy prowadzicie do stanów zapalnych i pojawi się Wam po prostu bardzo dużo wyprysków. Natomiast doskonałą metodą na wągry właśnie są glinki, są kwasy, także to jest najlepsze, co możecie zrobić dla swoich porów. I ten sztyft właśnie bardzo fajnie się do tego sprawdza. I tak jak mówiłam, wyraźnie widzicie, że one są jaśniejsze, że skóra jest też ładnie rozjaśniona, że jest super, super taka gładziusieńka, więc jest to bardzo fajny produkt do takiego doczyszczania skóry. A jeżeli chodzi o takie głębokie oczyszczanie, to właśnie jeszcze też mówiłam, że będą dwie rewelacyjne maseczki, które możecie stosować kilka razy w tygodniu. No dobrze, myślę, że nie ma nic przyjemniejszego niż pielęgnacja skóry wokół oka, to teraz może omówię produkty, które częściowo już znacie, bo omawiałam dla Was już
Ten krem pod oczy, tak jak widzicie, całkiem już sporo go zużyłam, bo prawie połowę. I też muszę powiedzieć, że bardzo się z tym, właściwie z serum, bo to jest serum pod oczy, bardzo się z tym serum polubiłam i uwielbiam go używać codziennie rano, dlatego że to jest serum przede wszystkim na opuchlizny, przede wszystkim na cienie pod oczami i wyraźnie możecie zobaczyć, że ono jakby powoduje, że skóra jest lepiej obkurczona, że wyraźnie jest jaśniejsza i też jest to kosmetyk, który bardzo przyjemnie chłodzi. Więc tym bardziej lubiłam stosować go właśnie rano. Wiecie, jak teraz jest bardzo gorąco, to naprawdę jest to coś przyjemnego. A drugim kosmetykiem, który omówię, są płatki pod oczy. Także tu mamy taki zestaw właśnie płatki pod oczy, maseczka i taki serum, żel pod oczy. To serum nazywa się Tone Up Total Eye Fitness, czyli jest to takie serum, które ma robić bardzo dużo rzeczy i ma naprawdę fantastyczny skład. Tutaj ten skład mi się bardzo też skojarzył z marką Cosmetics, dlatego że tu będziecie miały niacinamid, który będzie rozjaśniał przebarwienia, poprawiał ogólnie koloryt skóry, będzie powodował, że ona będzie wyglądała też lepiej, będzie jędrniejsza. Mamy tu coś takiego, co marka nazwała Bioskin Contour 3R. To jest taki kompleks, który redukuje obrzęki i cienie pod oczami. Mamy kwas hialuronowy, który wiadomo, że w każdym wieku jest fantastyczny, a po 25 roku życia jest taki składnik wręcz skórze niezbędny, bo jego ilość po prostu się zmniejsza wraz z wiekiem. Mamy kurkumę, która ma działanie antyseptyczne i redukuje stany zapalne. Mamy miodłę indyjską, to są właśnie te składniki, które pojawiają się w marce Cosmetics. Mamy aloes, a do tego mamy algi, co myślę, że dla mnie jest to jeden z moich ulubionych składników, jeżeli chodzi właśnie o produkty pod oczy i również o produkty do twarzy, ale głównie jeżeli chodzi o maski właśnie pod oczy, czy też żele pod oczy, to uwielbiam widzieć tam algi. I takim głównym składnikiem też myślę tutaj jest chlorella, dlatego ten żel jest taki zielony. I na samym końcu jeszcze mamy taki bardzo łagodnie działający składnik, który też uwielbiam widzieć w kosmetykach pod oczy i kosmetykach do twarzy, dlatego że tu jest glukonolakton, który nawilża, poprawia elastyczność, spłyca drobne zmarszczki oraz wzmacnia barierę lipidową skóry, łagodzi podrażnienia oraz zwalcza wolne rodniki tlenowe. Co bardzo mi się spodobało, że ten akurat serum ma takie działanie i liftingujące, i nawilżające, i takie obkurczające też skórę wokół oka. Myślę, że wiele osób też będzie bardzo zadowolonych z jego konsystencji, dlatego że ta konsystencja jest tak dopracowana, żeby była dobra do każdego typu skóry. Niezależnie czy macie skórę, która jest bardzo sucha pod oczami, czy która jest taka bardziej tłusta. Nie wiem, nie mogę tego inaczej określić. Są osoby, które mają skórę tłustą wokół oka. Są takie osoby. Ja mam raczej bardzo suchą, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię ten produkt. Tutaj wprawdzie mam sporo makijażu, ale jak go nakładacie, to wyraźnie czuć takie intensywne chłodzenie. Jest to niesamowicie przyjemne. Nie czuję żadnego też zapachu. Te kosmetyki są bardzo delikatnie pachnące, bo tutaj one nie są bezzapachowe, natomiast zapachy w nich są niezwykle delikatne, to tylko też powiem, bo tutaj widziałyście, że były olejki, natomiast to nie są kosmetyki, które mocno pachną. Są one takie bardzo przyjemne, bardzo wyważone. No i co jeszcze powinnam dodać, jeżeli chodzi o tego typu kosmetyki, też zawsze jest takie ryzyko, że kosmetyk jest niestety sformułowany źle i wtedy roluje się Wam pod oczami. Jeżeli serum jest żelowe, to niestety czasami tak jest, że te sera się rolują. Natomiast ten kosmetyk tego nie robi, więc on doskonały po prostu na przykład pod makijaż na dzień, co też bardzo mi się w nim spodobało. No i mamy do niego takie świetne uzupełnienie, czyli te płatki, które nazywają się Mellow Eyes. I to jest kolejna seria, której wprawdzie w Polsce nie mamy całej, mamy część kosmetyków. Nie wiem, czy pamiętacie, że też cienie do powiek pur jest taka paleta, która jest również z olejkiem konopnym i tutaj również ten olejek konopny będzie występował. Również też jest tuż z olejkiem konopnym, więc po prostu to jest seria HEM. No i opakowanie też myślę trochę przypominają nam makijaż pur, przynajmniej pudry, prawda? Mamy tutaj ten sam napis. Trzymam je zawsze w lodówce i wtedy po prostu nakładam sobie na skórę pod oczami. Mają one działanie obkurczające, nawilżające, ale też z powodu właśnie tego, że zawierają ten olejek z konopi, są one niesamowicie łagodzące. Także oprócz tego oleju z nasiony konopi siewnej, który jest bogaty w kwasy omega-3 i pomaga utrzymywać nawilżenie oraz wygładza skórę, mamy też ekstrakt zielonej herbaty, ekstrakt z ogórka, kwas hialuronowy, ekstrakt z kiwi, ekstrakt z awokado, kofeinę, niacinamid,
i jeszcze pył diamentowy, także bardzo dużo aktywnych składników jest w tych płatkach. I głównie są tutaj składniki, które są bardzo łagodzące, bardzo nawilżające, takie uspokajające skórę pod oczami, także myślę, że te płatki akurat sprawdzą się dla osób, które po prostu mają problem z tym, że skóra pod oczami nie toleruje wszystkiego, że jest często podrażniona, macie opuchliznę, tutaj jednak jest kofeina, mamy właśnie ekstrakt z ogórka, który jest fantastyczny, jeżeli chodzi właśnie o rozjaśnienie skóry pod oczami, o nawilżanie, mamy aloes. Mamy też dużo składników, które są antyoksydacyjne, jak na przykład ekstrakt z kiwi. Mamy tutaj właśnie ten pył diamentowy, który daje efekt rozświetlenia na skórze i redukuje też drobne zmarszczki wokół oka. Nie wiem, czy pamiętacie, też omawiałam ten składnik, jeżeli chodzi o markę Rodial. Jest to taka formuła, która jest odżywcza, która jest właśnie bogata w składniki aktywne, także wyraźnie będziecie mogły to poczuć. Też te płatki są fajne, bo nawet do pół godziny można je trzymać. One cały czas są wilgotne, cały czas czuć, że oddają to nawilżenie, wiecie, nie wysychają od razu. No są to po prostu płatki wysokiej jakości. Teraz jeden z najważniejszych kosmetyków, jeżeli chodzi o całą tą linię, dla mnie to oczywiście było serum. I tutaj serum też jest bardzo ciekawe. Ono się nazywa Ceretin Serum. Nie wiem, czy pamiętacie, że w kosmetykach PUR jest Ceretin Complex. To jest po prostu ta linia, która będzie miała za zadanie działać przede wszystkim anti-aging, czyli będzie to serum takie mocno odmładzające. I tutaj dokładnie się ono tak nazywa, czyli Age Defying Concentrate, czyli taki koncentrat opóźniający oznaki starzenia w skórze. Bardzo mnie w sumie zaskoczyła konsystencja tego serum, dlatego że ono jest w konsystencji takiej żelowej. Bardzo ciekawa taka jakby gęściejsza konsystencja, nie mogę powiedzieć, że ona do końca żelowa, bo coś takiego jest w niej jakby olejkowego też. Także bardzo ładnie się wchłania i myślę, że dla osób, które mają skórę, która jest tłusta na przykład, to serum już nie będziecie potrzebowały nic więcej, w sensie nie będziecie potrzebowały nawet kremu. Oczywiście tutaj mówię, żebyście użyły sobie jeszcze SPF, jeżeli chodzi o dzienną pielęgnację, ale w nocnej pielęgnacji to serum jest tak nawilżające i tak odżywcze, że myślę, że do skóry tłustej tutaj krem nie będzie już potrzebny. Fajnie oczywiście jest dodać na przykład kropelkę olejku, żeby domknąć pielęgnację albo odrobinę kremu, tym bardziej, że kremy PUR też są dosyć specyficzne i myślę, że skóra tłuste i mieszane będą też nimi zachwycone, bo one są niesamowicie lekkie. To jest tak zrobione, żeby po prostu każdy typ skóry mógł z tych kosmetyków skorzystać. Tutaj marka skupiła się na tym, żeby to był kosmetyk opóźniający procesy starzenia, ale również taką główną cechą tego kosmetyku ma być rozjaśnianie plam, przebarwień, wiecie, ciemniejszych plam na skórze, wyrównywanie kolorytu. To, żeby dobrze wyglądały też pory, dlatego że to są głównie oznaki starzenia się skóry, więc myślę, że akurat jeżeli macie tak jak ja przebarwienia, to ten kosmetyk na pewno też Wam się bardzo spodoba. Może powiem Wam teraz, jakie są w nim składniki aktywne, bo jest ich tutaj całkiem oczywiście sporo, jak to na serum przystało. Mamy tutaj retinol, także już mamy taki pierwszy składnik, który na pewno każda z Was polubi, ale ten retinol jest tutaj w niezwykle niskim stężeniu. Marka tutaj nie podaje, jakie jest to stężenie i występuje on prawie na samym końcu składu tego kosmetyku. Jest to delikatnie działający retinol, to nie jest serum skupione na tym działaniu retinolu, tylko jest to między innymi ten składnik. Więc jeżeli chcecie stosować jeszcze retinol, to ja Wam po prostu polecam, żeby mieć oddzielnie serum z retinolem, natomiast na przykład to serum stosować sobie na dzień. Dodatkowo, dlaczego to serum też działa tak świetnie dla mnie i dlaczego jest ta konsystencja taka bardzo specyficzna, taka jakby lekko odżywcza, dlatego że tu głównym składnikiem też są ceramidy, które tak jak wiecie, ja uwielbiam i uważam, że to jeden jest z najbardziej potrzebnych składników, jeżeli chodzi o regenerację skóry. Jest to składnik, bez którego ja osobiście nie mogę się obyć i dlatego jak widzę ceramidy w serach, widzę ceramidy w kremach, to jestem naprawdę bardzo zadowolona. One po prostu uszczelniają naskórek i powodują, że skóra ma zdolność do regeneracji. Dzięki temu wygląda ona po prostu bardzo dobrze, nawet jeżeli ją często złuszczacie, używacie retinolu i tak dalej. Później mamy kwas L-askorbinowy, mamy wyciąg z soczewicy i tutaj akurat ten wyciąg z soczewicy to jest źródło witaminy B5, więc będziecie miały zwężanie porów, ograniczenie produkcji sebum, odblokowywanie porów, wzmacnia również strukturę kolagenową. Później mamy peptyd, także widzicie na ilu różnych poziomach to serum działa. Tutaj akurat jest peptyd, który jest odpowiedzialny głównie za ujędrnianie, synkol. On też pojawiał się w kosmetykach Basic Lab, często jest przez marki kosmetyczne wykorzystywany, jeżeli chodzi o właśnie
takie kosmetyki ujędrniające i ma on zdolność wnikania w głębokie warstwy skóry, dlatego jest tak lubiany przez marki kosmetyczne, bo po prostu szybko daje on te widoczne efekty skóry, która jest jakby wypełniona od środka. Dodatkowo mamy jeszcze sód, który będzie zmiękczał i nawilżał na skórę. To jest składnik dodawany z kolei często do kosmetyków nawilżających, łagodzących. Mamy cholesterol, mamy masło shi, które ja też bardzo lubię w kosmetykach. I mamy jeszcze kwasy AHA, tu jest kwas znowu mlekowy. I mamy na przykład wyciąg z melona. Nie, przepraszam, z arbuza, bo tutaj akurat mam po angielsku skład, więc jest to wyciąg z arbuza. Więc mamy tutaj i składniki odżywcze, i składniki nawilżające, i składniki ujędrniające, i składniki działające na te najgłębsze zmarszczki na skórze. Także myślę, że naprawdę dla każdego to serum mogłabym polecić. I też według mnie bardzo szybko można zobaczyć efekty jego działania. Szczególnie jeżeli macie skórę niedowilżoną, to myślę, że bardzo szybko zauważycie, jak skóra poprawia swój wygląd i jest to serum dzienno-nocne. Więc też myślę, że to jest jego duży plus. No i teraz przejdźmy do kremu, bo mówiłam Wam, że kremy pur są bardzo specyficzne. Specyficzne są ich opakowania. To są takie kulki. Ja się z nich śmieję, że są takie nierówne kulki, one naprawdę jak się stawia je na półce, to są jakby krzywe. Ja zawsze mam wrażenie, że one się zaraz przewrócą, ale po prostu są tak zrobione, są tak ścięte jakby pod kątem te opakowania. I tutaj mamy, jeżeli chodzi o pielęgnację pór, dwa kremy. Jeden z nich jest to krem z serii takiej Anti-Pollution, którą Wam już tutaj na kanale wielokrotnie pokazywałam, to jest ta seria. To jest seria z moją ukochaną paletą Defense, którą dzisiaj Wam jeszcze chciałam przypomnieć. Dzisiaj tą paletą też się malowałam naprawdę z wielką, wielką przyjemnością, dlatego że to jest, uważam, jedna z najlepszych palet, jeżeli chodzi o palety w chłodnych kolorach. Myślę, że jesienią sobie też ją przypomnimy. A jeżeli chcecie coś więcej o niej się dowiedzieć, to też na kanale znajdziecie filmy, w których tą paletę pokazywałam. Naprawdę przepiękna jakość palety. I tu są właśnie składniki Anti-Pollution i ta czarna linia właśnie ma jeszcze, tam jest spray do twarzy taki utrwalający właśnie Anti-Pollution i będzie jeszcze jedna maseczka. Natomiast może teraz zacznę od kremu, bo on jest naprawdę bardzo specyficzny. Nigdy nie miałam takiego kremu do twarzy. Jest to krem, który przede wszystkim jest czarny. Czy kiedyś miałyście czarny krem do twarzy? Ja nigdy nie miałam. I to jest taki krem, który polecany jest właśnie na noc, żeby pozbyć się działania właśnie tego stresu na skórę, tego, wiecie, zanieczyszczenia środowiska, tego bombardowania właśnie wolnymi rodnikami. To jest tego typu krem, że skóra ma po prostu wszystkiego się pozbyć, ma być ukojona, ma być nawilżona, ma być zregenerowana. Bardzo ciekawy produkt. Ten krem ma właściwości właśnie przeciwzapalne, łagodzi objawy trądziku różowatego i zmniejsza wrażliwość skóry. Dodatkowo macie wyciąg z dzikiego bratka, który poprawia suchość, zmniejsza zaczerwienienia i ożywia skórę, czy odżywia bardziej. Również jest tu składnik taki, wyciąg z korzenia, coś, co w Japonii nazywa się brodą węża. Jest to oczywiście roślina. I akurat ona pomaga zwiększyć nawilżenie skóry i poprawić po prostu jej wygląd. Zielona herbata i aloes. Bardzo lekka konsystencja. Tutaj oczywiście mówię wszystkim osobom, które stosują kosmetyki, które są w słoiczkach, żebyście koniecznie używały czystych, najlepiej zdezynfekowanych szpatułek, dlatego że wtedy ten kosmetyk będzie dla Was działał w najlepszy sposób, bo jeżeli nie, to po 3 miesiącach krem można już wyrzucić, tam jest tak wtedy dużo bakterii, jak wkładacie tam palce. Bardzo lekka konsystencja, bardzo przypomina mi konsystencja właśnie serum, Ceratin Serum, dlatego że no to jest zbliżona konsystencja, taka lekko jakby odżywcza, ale też żelowa, ale równocześnie tu się nic, wiecie, nie łuszczy. Także bardzo przyjemny krem. Pomyślałam sobie, że ten krem akurat będę mogła polecać skórom właśnie tłustym albo podrażnionym. Chociaż ja osobiście muszę powiedzieć, że bardziej polubiłam się z tym drugim kremem. To jest mój ulubiony krem, jeżeli chodzi o tą linię. To jest krem, który nazywa się Get a Lift, czyli zwyczajnie krem ujędrniający na dzień. Też w takiej bardzo lekkiej, żelowej konsystencji. I zobaczcie też, że mimo tego, że te kosmetyki mam 3 miesiące, używam ich prawie codziennie, to wciąż jeszcze tutaj nie widać, żebym coś zużyła. One są też niesamowicie wydajne. Ten krem również ma konsystencję kremu żelową. Bardzo lekko, jak na jego działanie odżywcze, ale zdecydowanie jak go wmasowujecie w skórę, to wyraźnie czujecie, że jest to krem, który jest bardziej odżywczy, bardziej gęsty.
Bardzo przyjemnie też pachnie, tak delikatnie, ale przyjemnie. Także ja polubiłam się z tym kremem zdecydowanie bardziej. I to był mój krem i na dzień, i na noc. Tutaj chyba on jest polecany jako krem nocny. Dokładnie nie pamiętam, ale on zdecydowanie nadaje się jako krem dzienno-nocny. Na przykład uwielbiałam go pod makijaż, bo on daje taką właśnie fajną, wygładzoną skórę, tak samo właśnie jak po tym serum. Jest taka fajna powłoczka, po którym bardzo ładnie kosmetyki suną bez używania na przykład nawet jakiś baz pod makijaż. Jest tu wyciąg na przykład z bulwy manioku, która działa w bardzo ciekawy sposób, dlatego że ona lekko jakby matuje skórę, ale równocześnie ją rozświetla i równocześnie powoduje to, że skóra ma lepszy kolor. Są tutaj też kwasy omega, jest to kwas linolowy omega 6. Są tutaj sterole, są ceramidy, są sfingolipidy, przeciwutleniacze i ekstrakt ziaren owsa, stąd jest taka ta jego może tłustsza konsystencja. Także oprócz tego, że jest to krem nawilżający, jest to również dla mnie krem odżywczy i regenerujący, który wyraźnie poprawia strukturę skóry, wyraźnie poprawia jej wygląd od razu po nałożeniu. Bardzo mi się spodobał właśnie jako krem na dzień. Jest on też bardzo fajny po na przykład retinolu czy po kwasach. Bardzo fajnie się sprawdza. Skóra jest wyraźnie ukojona, odżywiona, nawilżona, a jednocześnie macie tą taką lżejszą konsystencję. Chociaż tak jak mówię, ten krem, tutaj nie powiedziałam Wam jak ten krem się nazywa, to jest krem, który nazywa się Submerge Overnight Detox Anti-Pollution. Ten krem po prostu ma naprawdę żelową i bardzo lekką konsystencję. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pielęgnację taką podstawową marki Pur, to już jest wszystko. Jeżeli chodzi o tą pielęgnację, którą ja przetestowałam, bo za granicą dostaniecie jeszcze kilka kosmetyków, których w Polsce nie ma, ale myślę, że tutaj akurat mamy takie najbardziej popularne kosmetyki, takie, które najbardziej się też podobają, bo czytałam też recenzje na amerykańskiej stronie i tam zdecydowanie pod tymi kosmetykami, które dzisiaj mówiłam, jest bardzo dużo recenzji pięciogwiazdkowych, więc akurat ta pielęgnacja bardzo się podoba i bardzo też dobrze się przyjęła. Dużo osób ze skórą, na przykład delikatną, też pisze, że te kosmetyki są dla nich dobre, więc myślę, że to, że nie zawierają glutenu, że są bez parabenów, że są to kosmetyki wegańskie, no to myślę, że akurat osobom ze skórą właśnie wrażliwą te kosmetyki mogą bardzo fajnie się sprawdzić, ale to nie jest jeszcze wszystko. Na koniec, tak jak mówiłam, będę miała dla Was maski. Ja jestem fanatyczką w ogóle masek. Pierwszą rzecz, jaką robię, jeżeli chodzi o swoją twarz, to przede wszystkim jest dobry demakijaż, a potem to są maski. Demakijaż i oczyszczanie, bo maski robię rano i wieczorem. Ja niestety jestem taką osobą, że na przykład uwielbiam maseczki. Rano zawsze mam maskę ujędrniającą. Naprawdę to uwielbiam i często też rano przed nagrywaniem, żeby dobrze skórę oczyścić z sebum, na przykład kiedy jest gorąco głównie, bo zimą tego nie robię, ale latem to mi się zdarza, że używam jeszcze masek doczyszczających. Tutaj marka ma dwie bardzo fajne maski. Jedna i druga to są moje naprawdę takie ulubione maseczki, jeżeli chodzi o stosowanie je i wieczorem, i rano. Tutaj mamy maskę, która nazywa się Downtown Detox. Jest to maska znowu anti-pollution, jest to maska z tej czarnej serii, łącznie z naszą piękną paletą. Ta maseczka jest to maska na bazie węgla drzewnego. Jest ona czarna. Ma bardzo przyjemną konsystencję. Jedna rzecz, jeżeli chodzi o maseczki Pur, bardzo ważna, to jest to, żeby przed użyciem mocno wymieszać ich zawartość przez wstrząsanie, dlatego że one czasami się w środku rozwarstwiają i wtedy możecie mieć tak, że maska Wam po prostu wypryśnie, więc trzeba je mocno wstrząsnąć i dopiero wtedy używać. Ta maseczka, tak jak widzicie, jest czarna i ja ją uwielbiam robić w swoim wieczornym spa, czyli jak robię sobie taką dłuższą kąpiel, biorę solę, to najczęściej używam tego typu masek, czyli masek głęboko oczyszczających. Jeżeli chodzi o tą maseczkę, to ona ma taki genialny składnik, o którym Wam też ostatnio mówiłam. Jest to glinka bentonitowa właśnie i węgiel drzewny. Są takie dwa składniki, które będą głęboko oczyszczały skórę, będą powodowały, że ona będzie wyglądała po prostu lepiej, będzie jaśniejsza, będzie gładsza, nie będziecie miały tylu wyprysków i lepiej też będą przyjmowały się wszystkie kosmetyki, które nałożycie na skórę później. Dodatkowo w tej masce jest kwas mlekowy. Znowu jest to bardzo niskie stężenie, takie powiedziałabym, no bardzo łagodne, bo tu tego kwasu mlekowego prawie nie czuć. Natomiast powoduje on to, że skóra jest ładnie złuszczona, wiecie, pory są mniejsze, są zwężone i skóra jest też lepiej nawilżona. Mamy kaolin, tutaj znowu zawiera on mnóstwo mikro i makroelementów, krzem, wapń, magnez, żelazo, potas, sód i również usuwa zanieczyszczenia. I na koniec mamy zieloną herbatę, która łagodzi skórę. Bardzo fajna maska. Mam ją. To jest kosmetyk, który mam najdłużej, dlatego że on do mnie przyjechał już z paletą. Wtedy tą serię właśnie poznałam. Także mam ją, myślę, około 6-8 miesięcy i używam jej naprawdę kilka razy w tygodniu.
I myślę, że nie zużyłam jeszcze połowy tej maseczki. Tutaj mi jest 81 gram. Co mi się bardzo podoba też w kosmetykach PUR, o czym Wam nie powiedziałam, to są duże pojemności. Kremy mają po 60 gram, co myślę, że to jest zawsze 10 gram więcej niż w innych kosmetykach. Standardowe jest serum pod oczy, bo to jest 15 ml. I tutaj jeszcze taką olbrzymią pojemność ma kolejna maska, którą uwielbiam. Jest to maseczka nowa, jeżeli chodzi o markę PUR. Jest to coś nowego. W USA jeszcze są maski, które bardzo chciałabym u nas zobaczyć, więc mam nadzieję, że być może marka zdecyduje się, żeby również były one dostępne w Europie, bo po prostu nie ma dostępności w Europie tych produktów. Ale tutaj ta maseczka na szczęście jest. Jest to znowu Detoxifying Mud Mask z glinką. I ta maseczka nazywa się Dirty Girl. To jest coś dla mnie. Naprawdę to jest maska dla mnie i tą maskę uwielbiam robić rano. Tutaj może jeszcze ją wstrząsnę. Na przykład dzisiaj ją robiłam, dlatego że tak jak Wam dzisiaj mówię, przez cały dzień mam skórę mieszaną, która ma olbrzymią tendencję do wyprysków, olbrzymią tendencję do grudek podskórnych. Ja naprawdę wiele lat borykałam się, jak miałam gorszą pielęgnację, borykałam się z takimi grudkami, które tworzyły mi się na skórze, głównie na brodzie. Po prostu były to takie, wiecie, podskórne bąbelki, które niesamowicie są irytujące i zawsze jak robicie makijaż, to no tam jakby nic nie ma, ale robicie makijaż i jej widać pod makijażem. Ale ta maseczka nie tylko zawiera właśnie glinki, tutaj jest glinka zielona. Mamy też glinkę bentonitową, czyli znowu tą samą glinkę, która jest w tej drugiej maseczce. Ta glinka jest szczególnie dobra, jeżeli chodzi o skórę właśnie mieszaną i tłustą. Mamy papainę, która doskonale złuszcza skórę. O papainie też Wam często mówiłam w przypadku bardzo różnych kosmetyków tutaj na kanale, bo ona też jest bardzo chętnie wykorzystywana przez marki kosmetyczne, bo bardzo ładnie i delikatnie złuszcza skórę. Wyciąg z jeżówki purpurowej. Tutaj jest działanie przeciwbakteryjne, także akurat ten wyciąg powoduje, że nie będziecie miały stanów zapalnych, ale też skóra, jeżeli je macie, będzie ładnie się goiła. Sól morska. Działanie odkażające, ekstrakt z ogórka, kwas salicylowy, fantastyczny składnik, jeżeli chodzi o zaskórniki, olejek z bociszka plamistego, tu znowu jest łagodzenie stanów zapalnych, olejek rozmarynowy, działanie antybakteryjne i olejek lawendowy, działanie antyseptyczne. Maseczka bardzo delikatnie i tak słodkawo pachnie, trochę tak jak pachnie bronzer PUR, także jest bardzo delikatna. Szybko na skórze wysycha, tutaj w zależności od tego, jaki macie typ skóry, trzymałabym ją od 5 do 20 minut. Wszystko po prostu zależy od tego, ilu zanieczyszczeń chcecie się pozbyć. Później zmywacie ją ciepłą wodą i skóra wyraźnie jest rozjaśniona, gładsza i pory są doskonale zwężone. Ja z reguły tą maskę robię sobie na strefę T, a czasami robię ją też na całej skórze, ale wtedy trzymam ją krócej, bo tutaj po prostu mam skórę suchą. Także jeżeli chodzi o te produkty takie doczyszczające, tak jak Wam mówiłam, dzisiaj będę mówiła trochę o oczyszczaniu skóry, więcej o doczyszczaniu, to gorąco Wam te maseczki polecam. Naprawdę wszystkie trzy są rewelacyjne. Jeżeli macie skórę bardziej tłustą, to polecam Wam sztyft i maskę Dirty Girl, a jeżeli macie skórę ze skłonnością właśnie do podrażnień, delikatną, to ta maseczka jest łagodniejsza. Co jeszcze mi się bardzo w niej spodobało, że akurat ta maska detoksykująca niesamowicie łatwo się wymywa ze skóry, bo niektóre maski z węglem są po prostu irytujące. Macie brudny zlew, macie brudną wannę, wszystko jest brudne, a maska cały czas jest na twarzy, ściąga Was i nie możecie jej zmyć. To jest maska, która bardzo łatwo się wymywa, ze względu chyba na olejki, które zawiera. Myślę, że dlatego ona jest taka, nie do końca ona jest po prostu taka ściągająca. Jest to maska, która też wyraźnie ma działanie odżywcze. I jeżeli chodzi o pielęgnację marki PUR, to już jest wszystko. Myślę, że ten film i tak będzie bardzo długi, bo tutaj starałam się Wam wyjaśnić bardzo szczegółowo, jak poszczególne kosmetyki działają, jakie jest ich działanie dla różnych typów skóry, dla kogo te kosmetyki mogą być najlepsze. Być może któreś z tych kosmetyków Wam się spodobają. Naprawdę myślę, że jest tu dużo kosmetyków, które są bardzo fajne, tak jak Wam mówiłam w ciągu całego filmu. No, oczyszczanie jest genialne, bardzo polubiłam się z kremem, świetne jest serum pod oczy, bardzo fajne są płatki, bardzo fajne jest serum. Także jest tutaj naprawdę z czego wybierać. Jeżeli polubiłyście kosmetyki do makijażu PUR, jeżeli kochacie podkład tak jak ja, jeżeli kochacie pudry, jeżeli macie jakąś paletę, to myślę, że tutaj łatwiej Wam będzie już te kosmetyki jakby wybierać. Może coś akurat Wam się spodoba. Także ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i oczywiście czekam na Wasze komentarze tutaj na dole, jeżeli macie coś do dodania, chciałbyście o coś zapytać, coś nie jest jasne, jakiś kosmetyk spodobał Wam się bardziej, chcecie coś więcej o nim może wiedzieć, może czegoś nie powiedzieć.
powiedziałam, to również czekam na Wasze komentarze tutaj na dole. I żegnam się z Wami, widzimy się oczywiście już wkrótce w kolejnym moim filmie. Do zobaczenia!